Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Waszego ulubionego podcastu Neurofriki i są tutaj z Wami Wasi ulubieni neuroterapeuci, czyli Patryk Sobotka i Maciek Duczyński. I chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać z Wami na taki niezwykle drażliwy temat. Powiem teraz dokładnie tytuł, jakby nie brzmiał. Jak zachować zdrowy rozsądek w świecie nauki i biorezonansów? I tak. To nie jest tak, że wiesz, jakby nauka, wow, biorezonans. Ja mam doświadczenie z biorezonansem, takie, kurde, nieoczywiste. To od razu zaczniemy od biorezonansu i doświadczenia. Dobra, nie, powiedz. Jeszcze powiedz. Nie. Tak? Ja też mam jedno. Teraz. Masz jedno? No. Nie wiesz, chodzi o to, że po prostu miałem problem z okiem, zapalenie oka. Normalnie, jak to na początku człowiek, wiecie, idzie do okulisty jednego, drugiego, trafia gdzieś tam do szpitala, dostaje sterydy, nie idzie to w żadną dobrą stronę. Jest to duży problem. Przypomniało mi się, że miałem taką panią Olę od biorezonansu. No i mówię, okej, idę, bo coraz gorzej widzę. Jest w ogóle klapa, stan zapalny w oku. No nic się nie dzieje, nikt nie ma na mnie pomysłu. Mówię, o, tutaj zapalenie tęczówki, a pan RZT, może ZTSK ma, czy coś takiego. Wtedy mi bolałem trochę plecy. Mówię, okej, no znowu nic się nie fajnie robiło, nic, teraz mam coś oślepnąć. No i poszedłem sobie do pani Oli. Nie pamiętam w ogóle teraz danych do niej. Jakby ktoś chciał, to niestety wam nie dam, bo nie wiem. No i rzeczywiście dała mi lek. Jeden lek to dużo powiedziane, bo zbadała mnie, powiedziała mi, dlaczego to mam. Dostałem homeopatyczny, nazwijmy to lek, nie będzie. No i się okazało, że po prostu minęło 5 dni i było super, a wcześniej 2 tygodnie bujałem się, było cały czas źle. Dobra, wiadomo, może po prostu placebo, cokolwiek. No ale szkoda, że nie zadziałał placebo okulisu wcześniej. Byłoby super w szpitalu. Naprawdę chciałem, żeby mi pomogli, no nie dało się. Więc i mam też kilka osób, którzy korzystali z biorezonansu i te akcje były no przynajmniej dające do myślenia. Więc nie mogę powiedzieć, że to nie działa. Okej. Okay. No więc ja mam też takie właśnie jedno swoje. Bo ja oczywiście zawsze targałem łacha z biorezonansu. Jako człowiek nauki. No i do momentu, kiedy jakoś siedziałem ze swoimi rodzicami i też coś tam... Coś mi chyba moja mama powiedziała, że była na jakimś biorezonansie, coś tam. Ja oczywiście już mi się odpaliło. Szydera. A to taki starszy byłeś trochę? No tak, no to nie wiem, to było z 6 Aha, lat temu, może z 7. No tak, tak, tak. I tak oczywiście coś tam się odpaliłem na ten biorezonans. Mama mówi tak, dobra. Hola. Przecież jak ty byłeś mały, to z tobą też chodziliśmy na biorezonans. I faktycznie mi się to przypomniało, że była jakaś taka sytuacja. No i przynajmniej, no ja to mało z tego pamiętam. Na pewno były takie, takie akcje, bo pamiętam to badanie tym biorezonansem tutaj na warszawskim Mokotowie. Ja miałem po prostu bardzo częste zapalenia ucha. Takie właściwie raz w tygodniu zawsze. No to rzeczywiście równiutko. Często. No. No i oczywiście mama gdzieś tam ze mną chodziła, tu do laryngologa tutaj, coś tam. No i oczywiście jakby nikt nie miał pomysłu, co z tym zrobić. I to trwało wiele miesięcy i w pewnym momencie właśnie gdzieś tam ktoś mojej mamie polecił tego gościa, jakiegoś magika ze wschodu i on dał mi jakieś takie dziwne plasterki, oczywiście pewnie homeopatyczne, do naklejania na skronie. No i się okazało, że faktycznie od zastosowania tego pierwszego plasterka, ich tam trzeba było chyba przez 2 tygodnie je naklejać, no to ani razu mi się już później to nie pojawiło. No właśnie. Aby nagle w cudowny sposób zniknęło, nie? Więc też trudno powiedzieć, czy mógł to być po prostu efekt placebo, skoro byłem dzieciakiem, nie? No, jego nigdy nie wyeliminujemy. To jest, jakby jest jednocześnie jest dużym problemem, a według mnie nie jest żadnym problemem. Tak. Oczywiście. Ale w badaniach jest pewnym problemem, tak? No bo jednak idziemy i ostatnio nawet na kursie zaczęliśmy mówić o tym, kiedy tak naprawdę zaczyna się proces terapeutyczny. I on na pewno nie zaczyna się wtedy, kiedy ktoś do ciebie przychodzi. Tylko on się dzieje już wcześniej. Jakby na pewno znacie takie cudowne sytuacje, że ktoś przychodzi do was do gabinetu i mówi, kurde, wie pan, jakby do wczoraj mnie bolało, ale dzisiaj... To już nie. Dziś jest nieźle. Klasyka. Tak, mój pacjent ostatnio mówi, że jak zapisał się na wizytę, zobaczył, ma wolny termin, zapisał się, to już było lepiej. Dokładnie tak jest. To też jest związane po prostu z samym podjęciem decyzji o tym, że my chcemy się leczyć. Tak, super. Więc tutaj... Dla mnie on jest tak odjechany na narzędzie biorezonans, że po prostu ciężko stwierdzić, jak to rzeczywiście może działać na tak wiele rzeczy. Natomiast no, nie powiedziałbym, że po prostu że jest bez sensu niedziałający. Możecie napisać, bo myślę, że dużo więcej ma osób ciekawe
doświadczenia z tym związane, niż myślimy. On jest dość popularny w Polsce i tutaj też na wschodzie jest bardzo popularny, więc możecie w komentarzu dać znać po prostu, jakie są wasze doświadczenia z biorezonansem. Tak, dla równowagi miałem jeszcze jedną później, kilka lat później. W sensie kilka lat później, po tym jak targałem łacha z tego, to poszedłem raz na takie badanie biorezonansem. Tam oczywiście w nim wyszło, że mam strasznie dużo różnych rzeczy, jakieś tam przywry na wątrobie i tak dalej. Dostałem na to jakiś suplement, wyjątkowo nie homeopatyczny, tylko ziołowy. I tak mnie po nim bolała głowa, że myślałem, że umrę. Ale co, brałeś go do końca? Czy nie, no na szczęście nie. Po prostu brałem go za 3-4 dni i myślałem, że nie wytrzymam z bólu. Nie, przestałem go brać i zniknęło. Bóle głowy, ale przywry dalej są. Nie mam pojęcia, bo nie poszedłem na kolejne badanie. No jest to ciekawe, ale tak, a słuchajcie, dlaczego w ogóle o tym mówimy, taki tytuł dziwny? Bo pogadamy sobie troszeczkę o tym, jak nie odlecieć. To jest też takie ciekawe stwierdzenie w ogóle, co znaczy nie odlecieć, bo wiem, że są na świecie ludzie, którzy uważają, że my trochę odleciliśmy. Tak, niektórzy nawet nam to napisali. Tak, napisali nam wielokrotnie, były różne grupy facebookowe, gdzie to było zaznaczone bardzo mocno, że chłopaków to już tam pi, 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 bo oni pi, pi, tak. I nie wiadomo co. I w ogóle, czym jest dla ciebie, jak ktoś tak ci mówi, że Maciek, odleciałeś, co to znaczy? Mi się to od razu kojarzy właśnie z taką jedną sytuacją, jak kiedyś wrzuciłem na Instagram zdjęcie, jak badam monsterę stetoskopem. To oczywiście było takie prowokacyjne i zupełnie dla beki, ale to już ktoś chyba potraktował dosłownie i jakby nie czytając posta, na pewno nie czytając posta, mi napisał, że teraz to już zupełnie odleciałem. Więc myślę, że odlecianie to jest coś, co na pewno nie mieści się w ramach komfortu osoby, która tak uważa, że odleciałeś. No jest bardzo subiektywne, nie? Bardzo. Myślę, że przede wszystkim dużo osób... znaczy tak, może powiem, co to dla mnie oznacza, bo ja, wydaje mi się, że idziemy sobie na jakieś szkolenie, przykładowo, mówimy teraz o pracy na przykład terapeutów pracujących z ciałem, idziemy sobie na jakieś szkolenie, ono nam się bardzo podoba i się okazuje, że nie widzimy świata poza nim. I po prostu wszystkich, wiesz, jakby tutaj robię w ten sposób, tylko i wyłącznie, tylko jedna i po prostu możliwość. I to są też takie szkolenia, powiedzmy, że nie do końca też mieszczące się w takich, wiesz, standardach terapeutycznych, że tylko i wyłącznie trening konkretny z ciężarami, siła i tylko to się liczy, tylko gdzieś bardziej, nie wiem, zaczyna szukać takich bardzo skomplikowanych rzeczy u pacjentów i się koncentruje tylko i wyłącznie na tym, odpuszczając takie proste powody, dlaczego ludzie się psują. Tak. Wiesz co, to mi się bardzo mocno kojarzy, to z... jak byliśmy na szkoleniu z diagnostyki różnicowej kiedyś, pamiętasz, to tak, tak. To Tim powiedział tam takie bardzo fajne zdanie, które do dzisiaj mi tak przyświeca, że jak słyszysz w Polsce ten kopyt, ale tak, ono raczej... Nie, wiesz, ono jest tak? W skrypcie w pierwszym module. Chyba jest. Tak, jest, no. Zdanie właśnie o nim tak. Mówisz. Okej, okay. No to po prostu się należy spodziewać raczej koni albo jakiejś, no na pewno nie zebry, nie? Tak, bo zebry zdają się wyjątkowo rzadko. Tak, zwłaszcza tutaj. Tak, tak? Więc Polsce. Dlatego to też mi się tak kojarzy od razu z tym, że czasami szukamy bardzo skomplikowanych rozwiązań do bardzo, bardzo prostych rzeczy. Dzisiaj na przykład też o tym rozmawiałem z jedną pacjentką na ten temat, że jakby, no teraz nawet przechodząc do nauki, to można powiedzieć, że my tak naprawdę to chorujemy w takiej perspektywie, nazwijmy to molekularnej, czy w ogóle biologicznej, to większość, znaczna większość, jeśli nie prawie wszystkie choroby, które nas dotyczą, to one mają jakby takie swoje czy podstawowe mechanizmy, nie? Czyli tą nierównowagę, dysautonomię, stan zapalny i stres oksydacyjny. I to są trzy rzeczy. No i teraz jak sobie się zastanawiamy, co może sprawić, żeby te mechanizmy wyrównać, no to one są zazwyczaj proste. No tak, standardowo. Czyli dbanie o ruch, dbanie o swoje jedzonko, jakąś ewentualną regenerację. No tak, i nagle się okazuje, że jest okej. I to generalnie też potwierdzają wszystkie badania, jakie mamy, że
u osób, które mają prawidłową masę ciała, dbają o swoje żywienie, dbają o aktywność fizyczną i tak dalej, no to ryzyko przedwczesnej śmierci, chorób różnych poważnych, no drastycznie spada. Tak. Oczywiście nie jesteś wtedy kuloodporny, nie? Ale szansa na to, że dostaniesz nowotworu, mając bardzo dużo stanów zapalnych i silny stres oksydacyjny, no jest wielokrotnie większa niż w momencie, kiedy masz to wszystko pod kontrolą. Tak, możemy to zamknąć dwoma słowami. Triada zdrowia. Tak. No bo mówimy o tym cały czas, więc cały jest to czas. Proste. Duże uproszczenie. Myśl pozytywnie, wiem, że to nie jest proste, ale myśl pozytywnie, odżywaj się zdrowo, dbaj o swoją regenerację, ruszaj się. Tak. I koniec. Gdyby nie to mamy co robić robili. Biedakami teraz. Tak, na pewno gdyby to wszyscy o to tak mocno dbali, to byśmy mieli tej pracy mniej. I to też na przykład widać po pracy z pacjentami, którzy są bardzo mocno zaangażowani w to, co robimy. Tacy, którzy też poza tym, że my pracujemy na leżance, no to oni dobrze wiedzą, że powinni stosować się do innych zaleceń, takich jak na przykład właśnie może wypadałoby się w niektórych sytuacjach przyjść do dietetyka, gdzieś tam po prostu zadbać o to, co jemy, dostosować to do naszego organizmu, do naszych potrzeb. Może warto byłoby jednak się troszeczkę poruszać i to też w sposób taki odpowiedni do naszego stanu, nie? I się nagle okazuje, że z takimi osobami zazwyczaj robimy 2-3 sesje terapeutyczne i one się czują dużo, dużo, dużo lepiej. Mhm. A są osoby, które nie chcą ze sobą robić specjalnie nic poza tym, co my robimy na leżance, no i niestety jest to wtedy dużo dłuższy proces. Dokładnie, zgadzam się to w 100%, więc jakby podsumowując to nasze odlecienie dla niektórych, odlatywanie, czy nie wiem, jak to się w ogóle odmienia, to sytuacja wygląda tak. Ja rozmawialiśmy w ogóle o tym, ale myślę, że fajnie, żebyście wiedzieli. Gdyby się okazało, że to, co na przykład nauczyłem się na studiach, działa, bo ja mam bardzo proste motywacje terapeutyczne. Mhm. Chciałbym pomagać ludziom. Mhm. I żeby oni po prostu wychodzili, czuli się fajniej, jednocześnie nie chorowali na to, co chorują, a może też nawet na inne rzeczy też nie chorowali, byłoby cudownie. Jednocześnie, żeby po prostu ich zdrowie jakby poprawiało się w jakiejś dłuższej skali po wyjściu z tego gabinetu. Więc nie interesowałem się tematami, wiesz, psychosomatyki, jakichś układów energetycznych, kombinacji, powiązań tych wszystkich rzeczy strukturalnych, tasiantomicznych i jakichś dla niektórych dziwnych rzeczy, nawet wisceralnych. Niektórych terapia wisceralna jest dziwna, to jest... nie mam słów po prostu. Tak, ja myślę, że to głównie się też rozchodzi o to, że ona jest owiana taką, no takim opakowaniem nieciekawym. To się w ogóle często pacjenci o to pytają, czy to jest związane z tym, że my tam przesuwamy narządy, że je gdzieś tam łapiemy, naciągamy. W milionerach było pytanie, widziałeś w scenie? O co? Chodziło o co robi fizjoterapeuta w kontekście motylności. Motylność, na to słowo motylność. No i rzeczywiście dobre odpowiedzi było po prostu poprawia motylność narządów wewnętrznych, bo tam było motylność swoich rąk, motylność coś tam. Więc takie dziwne pytania. No i oczywiście widziałem po prostu takie gówno burze trochę, że o Boże, tyle się staramy promować fizjoterapię, a oni po prostu takie rzeczy odwalają, że jaka motylność, jakie narządy, jaka ruchomość, o co w ogóle chodzi, po co praca na jamę brzuszną, to stopaci niby to robią, a tak naprawdę nikt tego nie robi. Były takie rzeczy, więc wiesz. Znaczy, wydawało mi się, że ruchomość narządów wewnętrznych jest takim bardzo dobrze udokumentowanym faktem. No, okazuje się, że, znaczy wiesz, może i tak, ale na pewno nie masz wpływu na nią, wkładając, zatapiając się ręce w jamę brzuszną kogokolwiek. Ciekawe, bo mam nawet na to badania, że jest odwrotnie. Właśnie, tak. Więc fajnie, że przychodzi do tematu badań. A my po prostu, słuchajcie, interesujemy się tymi rzeczami po prostu, bo inne rzeczy nie dają często efektu, jak się okazuje, nie tylko u nas w gabinecie, bo gdyby to było u nas w gabinecie, to w ogóle nikt nie był na kursie NIT. A tam przychodzą ludzie po prostu mówiąc, że no techniki, które mają do tej pory jakby działają w krótkiej perspektywie czasu. Pacjenci do nich wracają. Oni nie chcą znowu widzieć tych twarzy. Więc może im jakąś pomóc długoterminowo. Może bardziej. Może masaż. Masaż jest super, ale może po prostu coś więcej. Trening jest fajny. Ostatnio ktoś powiedział dobrze, że on nie ma problemu pracując z kimś, kto nie rusza się w ogóle, jest za stały, wszystko go boli. To jest pacjent, po prostu ręką odjąć. On się zaczyna ruszać, czuje się świetnie. On jest skazany na sukces. Tak jest. Najgorzej jest z tymi młodymi osobami, które są aktywne i się w miarę niż odżywiają. Nie ma pojęcia, co z nimi zrobić.
bo się okazuje, że oni się już ruszają, więc oni dobrze się odżywiają, dbają sobie o jakieś swoje zdrowie, mają te priorytety, a oni dalej mają jakieś problemy bólowe. Nie mam pojęcia, co z nimi zrobić. Ciekawe, no nie? Tak. Tak. Z kolei to są moi ulubieni pacjenci. Tak, ja tak, bo głównie pracuję z... Znaczy nie, no głównie... No rzeczywiście, są osoby, które już coś robią, ale z jakiegoś powodu problemów mają coraz więcej. Tak. O, bo taka, wiesz, księżna kula dysfunkcji. Tak, coraz tak, więcej, tak. No, z roku na rok. Ostatnio też się na przykład na tym trochę zastanawiałem i jednak jak patrzę na takiego, no nazwijmy, uśrednionego pacjenta, z którym ja pracuję, to jednak są to osoby dosyć młode, jednak dbające o aktywność fizyczną. Że ona jakoś tam się pojawia. U większości z nich. Albo spontaniczna, albo czasami coś tak trenują amatorsko. No, zdarzają się też tacy, którzy trenują na przykład dużo za dużo. Nie? Jak na... Powiedzmy, mówiąc tylko w kontekście zdrowia. No bo jak zawsze, jak mówimy o sporcie, to to już nie jest nic związanego ze zdrowiem. Ale też najczęściej te osoby o tym wiedzą. Nie pamiętam, żeby przyszedł do mnie jakiś sportowiec i żeby był przekonany o tym, że to jest tylko dla zdrowia. Nie. No myślę, także wiedzą, jak wiedzą, mają wiedzą. Bardzo wyeksploatowane ciało. Ale dobrze powiedzieć o badaniach tutaj, bo też myślę, że warto byłoby napomknąć jakby... Bo wydaje mi się, że jakby jest trochę zatracona jakby... Po co te badania w ogóle są? Po co w ogóle ludzie robią badania? No właśnie. I tutaj myślę, że... Obycie po prostu z badaniami naukowymi też nam daje taką trochę szerszą perspektywę na to wszystko i warto byłoby nie sugerować się tylko i wyłącznie tym, że tym w sumie, co ja przed chwilą powiedziałem, że na coś są badania, nie? Bo to jest bardzo ogólnikowe stwierdzenie i teraz ktoś mógłby powiedzieć, ha, Maciek powiedział w podcaście, że narządy to jednak się ruszają i tyle, nie? I to tak zostawić. Myślę, że jak zaczynamy po prostu czytać różnego rodzaju badania, to widzimy też w tym dosyć dużą dawkę takiej pokory i niepewności w ogóle badaczy, którzy to wszystko robią. Nie zdarza się, żebyśmy po prostu przeczytali badania i żeby tam się często pojawiały takie twarde stwierdzenia typu na 100% wiemy, że to nie ma wpływu na to, albo że na 100% wiemy, że ten mechanizm w naszym ciele to jest po prostu to i to. Zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś rzeczy dosyć nowe, które się gdzieś tam w medycynie pojawiają, a zazwyczaj badania dotyczą rzeczy nowych, no bo przecież nie bada się 150 raz dokładnie tej samej zmiennej, bo to nie ma sensu. No więc badacze zawsze podkreślają to, że w jakimś kontekście wyniki badań pokazują to i to, ale że zazwyczaj zagadnienia są dużo bardziej skomplikowane i teraz dzięki też temu, że medycyna i w ogóle technologia się tak szybko rozwija, też doszły nowe zmienne. Nie? Ja na przykład bardzo dużo śledzę badań z zakresu właśnie układu autonomicznego i immunologii. No to ostatnie kilka lat no to jest ogromny wysyp badań i zazwyczaj tutaj one są zwieńczone czymś takim, że no tak naprawdę nadal mało wiemy o niektórych rzeczach, że podejrzewamy, mamy jakieś hipotezy i tak dalej, więc ja uważam, że nauka jest po to, żeby nam dawać szerszą perspektywę, żeby pokazywać nam nowe możliwości. Ja na przykład też dzięki temu, że tak mocno sobie wszedłem w te badania naukowe, to zauważyłem, że mogę też pomagać niektórym pacjentom, o których wcześniej bym na przykład nie myślał, że to może być pacjent dla mnie, nie? Czyli na przykład jakbym miał pacjenta z problemami reumatycznymi, a nawet 5 lat temu, czy no powiedzmy, że 5 lat temu, to mógłbym tą terapię w ogóle celować w inne miejsca, no bo nie znałbym mechanizmu, dlaczego to tak jest, jak jest, nie? Więc nagle się okazuje, że tacy pacjenci, którzy mają te problemy z autoimmunologii, z układu autonomicznego, to są pacjenci, z którymi można sobie bardzo, bardzo fajnie gdzieś tam radzić. I dzięki nauce jakby znamy te mechanizmy troszeczkę lepiej i wiemy, że niektóre rzeczy mają tutaj sens. No i jakby taka praca idzie całkiem fajnie, ale z drugiej strony nauka też może być, znaczy może, moim zdaniem nie powinna być wyznacznikiem tego, że ktoś przeczyta badania, na przykład o tym, że terapia X u pacjentów z bólem tam, nie wiem, odcinka szyjnego w radikulopatii nie przyniosła korzyści. To nie należałoby z tego wywnioskować, że ten model terapeutyczny się do niczego nie nadaje. Nie? No bo zawsze musimy brać pod uwagę to, że
to była jakaś grupa pacjentów z bardzo określonym problemem i często nawet ten model terapeutyczny w gabinecie by mi nie przyszedł do głowy, że byłby skuteczny u tego typu pacjentów. Mhm. Albo po prostu no, nawet tak była dobrana grupa i tak była skonstruowana nawet metodologia samego badania i samej terapii tak zrobionej, która była no, jakby nieadekwatna dla tego pacjenta, więc w sumie nie mogła pomóc, albo była na to mała szansa. Tak, znaczy, żebyście mniej więcej rozumieli tutaj jakby tak w prosty sposób, bo załóżmy, nie, kilka lat temu była taka duża metaanaliza pod tym kątem, że nie widać, nie ma korelacji pomiędzy siedzącym trybem życia a bólami odcinka lędziwego. No nie może powiedzieć, że siedzenie jest super dla pleców. Prosty no temat, nie. No, wiemy, że ono jakoś wpływa, ale nie chodzi o samo siedzenie, tylko chodzi o coś więcej. I często jest tak, że trudno wyłapać te zmienne bardzo szybko i my oczywiście widzimy to na przykład. Ja widzę po swoich pacjentach, że my mamy wpływ na dużo więcej rzeczy, niż byśmy może nawet nie wiem, że chcieli, po prostu zdawali sobie sprawę, na co mamy wpływ. Mm-hmm. Tego jest dużo więcej, jak się okazuje często tak, że terapia manualna w ogóle w immunologii. No 10 lat temu, czy tam 20, no to był, wiesz, no może tam garstka osób kojarzyła mi więcej coś takiego, że to, że pracując manualnie możesz mieć wpływ na odkład odpornościowy. Mm-hmm. A teraz się okazuje, że coraz więcej osób o tym mówi, coraz więcej osób jakby chodzi do takich specjalistów, terapeutów, czy fizjoterapeutów, czy osteopatów, więc temat gdzieś tam przebił się do mainstreamu, powiedzmy to. Tak. Powinno być to dużo wcześniej, ale zrobimy to teraz. Brok reklamowy, uwaga. Okej. Okay. Bo, znaczy to nie jest do końca jakby odklejona reklama od tego, co tutaj mówimy, dlatego że fajnie by, żebyście wiedzieli, że aktualnie jest sprzedaż Neuroklubu. To jest takie miejsce, taki trochę poligon doświadczalny, że jakbyście chcieli troszeczkę, mieli nowe, bo tak, po pierwsze, co tam w ogóle jest? To jest ogólnie produkt online'owy, w 90% online'owy, możemy powiedzieć. Mhm. Czyli widzimy się online'owo na webinarach, na kursach online'owych. Macie dostęp do wszystkich kursów online'owych, które do tej pory stworzyliśmy, czyli trochę tego jest. Czyli jesteście w Neuroklubie i macie dostęp do wszystkiego online'owego, co jest zrobione i co aktualnie będzie robione. A widzimy się stacjonarnie na spotkaniach neuroklubowych, gdzie, uwaga, można sobie poeksperymentować na sobie czasami, dlatego że załóżmy, są osoby u nas po kursie NIT przykładowo i nie czują się jakoś super pewnie, żeby od razu pracować na sposób z pacjentami, żeby 100% metody wykorzystać. Korzystają z niej 20, 30, 50%, a żeby tak od razu wszystko zrobić, być może to jest zbyt duże wyjście poza strefę komfortu dla nich. No i to jest takie miejsce, gdzie można to zrobić, doświadczyć tego na sobie, zrobić to, podpatrzeć, ale też wiedzieć czegoś nowego, bo zawsze są na takim warsztacie jednodniowym też jakieś inne elementy terapeutyczne, wykładowe z różnych dziedzin pracy z ludźmi, więc warto i po prostu dużo się dzieje. Myślę, że tej społeczności warto być pod kątem tego, że grupa jest bardzo zaangażowana, będziemy robili wyzwania różne w tym najbliższym roku, więc na pewno warto pod kątem zrobienia czegoś dla siebie, bo Neuroklub jest taką trochę odpowiedzią na to, dlaczego w ogóle ludzie przychodzą na kursy. Mhm. To nie jest taka prosta odpowiedź nigdy. No nie to jest. Taka prosta odpowiedź. Przychodzą nie też, jest. Żeby tak, dowiedzieć ale się. Ale się właśnie nawet sami chwilę nad tym zastanawialiśmy tak. Jeszcze przed nagraniem, nie? Że często dla nas też ważny jest punkt nawet wymiany doświadczeń, albo z prowadzącym, albo też na przykład z innymi uczestnikami kursu. Mhm. Nawet ostatnio o tym rozmawiałem z Martą ode mnie z gabinetu i ona mówiła, że dla niej kurs to jest przede wszystkim wszystko to, co się dzieje w przerwach. Że różne gdzieś tam ciekawe rozmowy, albo to, co się dzieje na przykład po godzinach, jak jest jakaś tam możliwość zintegrowania się. Bo mówi, że też dużo się oczywiście jakby bardzo docenia to, czego się uczy na szkoleniu, ale fajny jest czasami też punkt widzenia innej osoby, z którą po prostu nawet sobie możesz popraktykować. Więc tak jak mamy takie spotkania, gdzie widzimy się dosyć dużą ekipą, która nawet praktykując w dużej mierze, nie? Na przykład jakiś jeden model terapeutyczny, tak jak tutaj mówiliśmy o NIT-cie, to oczywiście wplata w to, jako że to jest bardzo otwarta metoda, no to wplata do tego różne swoje poprzednie doświadczenia, jakieś nowe doświadczenia, wiedzę, którą ma z jakichś zupełnie innych zakresów. I dla mnie to też zawsze było takie cenne. I w ostatnich latach, nawet jak ja chodzę na szkolenia, to dużo zwracam uwagi nawet nie na to, żeby nauczyć się nowej techniki terapeutycznej, tylko na to, żeby poznać punkt widzenia jakiejś innej osoby. Tak, bo to nie jest takie oczywiste. Znaczy to, co ty powiedziałeś, ja się z tym zgadzam i to jest już dla osób, które trochę praktykują i mają sporo narzędzi terapeutycznych, być może nawet więcej niż potrzebują.
I wtedy po prostu inny punkt doświadczenia, inny punkt widzenia, konsultacja z ludźmi, zobaczenie, jak ktoś robi terapię, jak ty możesz robić terapię, jego opinia do tego, jak ty robisz terapię, jest, myślę, że pomocna, no bo na przykład podejrzewam, że osoby w wieku tam zaraz po licencjacie, znaczy teraz na licencjatu, zaraz po studiach, pewnie by się z tobą nie zgodziły, bo one chcą twardej wiedzy technicznej, merytorycznej. Ja to też bardzo dobrze pamiętam, że i w trakcie studiów i zaraz po nich też chodziłem na szkolenia głównie po to, żeby dostać narzędzia techniczne, no bo niestety na studiach nie dostajemy ich spektakularnie dużo. Akurat miałem taki ogromny plus na swoich studiach jeszcze na licencjackich, że akurat był bardzo fajnie taki zaangażowany wykładowca od terapii manualnej, który mnie bardzo, bardzo mocno tym zaraził. Po prostu pokazał, że to jest fajne, skuteczne, no też mówił o tym w taki sposób, był tym no po prostu sam takim niesamowitym frikiem. Więc to mi dało jakiś taki początek, no ale te gdzieś tam pierwsze doświadczenia pokazania mi nowych technik były fajne. I co też ciekawe, do dzisiaj się zdarza, że na szkoleniach ktoś pokazuje technikę, którą ja kiedyś znałem i używałem. I teraz tak patrzę sobie na to i mam zupełnie inną perspektywę, bo kiedyś mi się wydawało, że to jest technika, która mogłaby mi pomóc w przypadku jakimś XY, a teraz widzę, że tam jest po prostu tych liter z alfabetu znacznie więcej. Jakbym się, kurczę, w życiu bym nie użył takiej techniki do pracy, powiedzmy, gdzieś tam w tym układzie trzewnym, a się okazuje, że wow, to ma sens, nie? Więc czasami sobie po prostu tylko odświeżę coś, co już dawno wiedziałem i to też jest super. Tak, no bo jakby ja uważam, że teoretycznie kluczowe w pracy z patentami oczywiście są techniki, ale też jakby wiedza, którą masz, na co to może wpłynąć. I ten sposób myślenia, na co to może wpłynąć, spowoduje, że ta technika ma kompletnie inne oddziaływanie na danego pacjenta. Ciężko będzie to wytłumaczyć, co się dzieje, nie wiem, w twoim systemie i w systemie pacjenta, że jak twoja wiedza jest większa, a jednocześnie technikalia identyczne, to ten wpływ jest inny. Wiesz, o co chodzi, no nie? Tak, tak, tak. No więc tutaj, jak na przykład myślę o sobie, na przykład osobie, która wykonywała masaż konemukich lat temu 10 i teraz, pomimo tego, że technicznie to może wyglądać podobnie, to to oddziaływanie jest w ogóle inne. Dla innych pacjentów, bo nie chodzi tylko o rozpracowanie tkanek, tylko po prostu o wiedzę, dlaczego to się napięło, o co w ogóle chodzi, co to w ogóle może dać, dlaczego tego pacjentowi ten obszar, a nie inny, więc tych rzeczy jest troszeczkę więcej. No tak, tak podejrzewam, że tak jak kilka lat temu się na przykład bardzo dużo mówiło o neuronach lustrzanych, nie? O tym, że... O, rzeczy nie mamy za bardzo. Teraz ostatnio nie, dlatego że tam po prostu część z tych teorii się była bardzo ładna, ale się okazało, że jakby nie znalazła swojego poparcia w... jednak w nauce, gdzieś tam w takiej nauce doświadczalnej, co moim zdaniem wcale tego nie skreśla, że to nie musi być prawda, ale może nas też nakierować na to, że prawdopodobnie między organizmem terapeuty a pacjenta zachodzi komunikacja na większej ilości płaszczyzn, niż nam się wydaje. No bo oczywiście my kojarzymy to, że no mamy to oddziaływanie takie typowo fizyczne. Biorę sobie swoją rękę, kładę na kogoś plecach i coś tam robię, tak? Więc mamy to oddziaływanie fizyczne, tarcie, kompresję, cokolwiek. No mamy też ten całą taką otoczkę psychologiczną tego, nie? Że to oczywiście mamy jakąś komunikację z pacjentem, o czymś rozmawiamy, ktoś nam przekazuje informacje werbalne, niewerbalne, mową ciała i tak dalej. No ale trochę też mówi się o takich rzeczach, że mamy to nasze pole elektromagnetyczne serca na przykład, że zachodzi jakaś koherencja, coś tam, takie inne rzeczy, nie? To oczywiście znowu z naukowego punktu widzenia dużo o tym tak naprawdę nie wiemy, bo dużo takich rzeczy nie zostało zbadanych. Część próbowano jakoś nieudolnie zbadać i szczerze mówiąc za dużo z tego nie... Instytut Matematyki Serca. Jest i wydaje mi się, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Że ktoś bada w taki niezależny sposób takie tematy i myślę, że to jest mega spoko. I być może takich płaszczyzn jest jeszcze więcej. Takich, o których my w ogóle gdzieś tam nie wiemy, nie myślimy albo nawet nie mamy
technologicznych możliwości zbadania tego. Wchodzisz delikatnie w dostrzeganie, jakieś pozazmysłowe macie. Tutaj. Może tak, no bo wiesz, oczywiście ja znowu. Wiem o tym oczywiście, tak. Tak, żeby też nie było, że nie wierzę w takie rzeczy. Ja też dosyć dużo rzeczy widziałem i co się zobaczyło, to się nie odzobaczy, tak. Nie? Więc po prostu mogę powiedzieć, że z naukowego punktu widzenia nie ma na razie uzasadnienia, dlaczego to mogłoby istnieć, mhm. Ale tak naprawdę, jak sobie porozmawiamy między sobą o różnych doświadczeniach. Znaczy, wiesz co, bo mi się wydaje, że to możliwe, że jest informacja, mm-hmm. że trochę wiemy, tylko że ta wiedza nie wpada do tego mainstreamu, o którym wcześniej powiedziałeś. Mm-hmm. Czyli ona już jest gdzieś, można się na nią natknąć i można się pośmiać też trochę z niej, jakby na przykład ktoś po prostu był. Nie było tych doświadczeń subiektywnych, które ty miałeś w życiu. Tak. Więc można się z tego pośmiać, ale mi się wydaje, że po prostu my jesteśmy teraz na takim pograniczu trochę. Gdzie to wchodzi. Na przykład ja jestem w ogóle zszokowany ostatnio swoimi znaleziskami w internecie. Moja żona jest w ogóle szperaczem niesamowitym. Mhm. To, co ona potrafi wygrzebać, to jest kombo, ale zauważam na przykład zainteresowanie takimi rzeczami trochę spoza tego świata materialnego jakby. Mhm. Że to, co nas otacza, to jest troszeczkę więcej niż my tylko widzimy i postrzegamy tymi swoimi 5 zmysłami. 5 zmysłów mamy, no nie? Tak mi się wydaje. Tak właśnie. Tak. Wydaje się, że 5 zmysłów mamy, a więc jest tego troszkę więcej. I jak ja widzę nawet w kategoriach leczenia na przykład, że ludzie o tym mówią, ostatni kanał Przygody Przedsiębiorców. No to popularny kanał YouTube'owy pod kątem, wiecie, przedsiębiorczości. Ludzie mocno wstąpiący po ziemi. I tam zauważyłem, że jest kilka takich różnych wywodów ciekawych z osób, które doświadczają na sobie. No nie, to nie są specjaliści z dziedziny zdrowia. Lekarze, mhm. tam terapeuci i tak dalej. Tylko, że mieli różne problemy, wiadomo, to przedsiębiorcy wypalili się, dojechali się, wyczerpali się. Teraz bardzo popularny jest zespół przewlekłego zmęczenia. Kojarzysz, nie? No jesteśmy w Polsce w końcu, nie? Tak, więc i oni po prostu też tak mieli i się okazało, że osoby, które pracują, wiadomo, wcześniej, tak samo jak ja do okulisty, też zaczęli chodzić normalnie, wiesz, do lekarzy, do ortopedy, do neurologów, zrobili normalne badania, że się okazało nic. Jest pan normalnie, jak większość osób, w dobrym stanie, ale się okazało, że nie, ja się nie czuję w dobrym stanie. Więc zaczęli chodzić po prostu do różnych osób pracujących, nazwijmy to niekonwencjonalnie, pod kątem gdzieś tam, nie wiem, osteopatii, tak, bioenergoterapii. Okay. Moglibyśmy sobie poniżej tu wkleić. Tak. Idealnie wpasowali się w tę lukę. Mm-hmm. I zobaczyłem, dla mnie to, ja się tam nic ciekawego nie dowiedziałem. Pod kątem jakby tego, co oni doświadczali, mówię, okej, tak jest sytuacja, okej, praca z układem energetycznym, psychosomatyka, praca z emocjami przez ciało, standardowe rzeczy. To w komentarzach, ja lubię patrzeć sami w komentarzach, co się dzieje, no nie? Mówię, wow, ale będzie, no nie? Od foliarzy, tam wyzywanie i tak dalej, po prostu hej. Ja mówię, wow. Kurde, mega akceptacja, otworzenie na to, więc myślę, że jesteśmy w takim trochę momencie, kiedy ludzie zaczynają dostrzegać, że chyba jest trochę więcej, chyba jest coś jest nie tak, bo jednocześnie jak my idziemy po prostu tak jak te owce wszystkie z nurtem, to nie czujemy się lepiej, nie jesteśmy zdrowsi, nie jesteśmy szczęśliwsi, mhm. więc trzeba gdzieś tam zboczyć, no nie? I się okazuje, że tych osób, które zbaczają, nie jest mało. No tak. I faktycznie no ja mam też takie przekonanie, że jeśli no każdy z nas tak naprawdę ma prawo wyboru, w jaki sposób chciałby się leczyć, nie? Więc oczywiście jakby z pierwszej też wydaje mi się to rozsądne, nie? Że taka pierwsza linia, jak się czujemy bardzo źle, no to jednak powinniśmy mieć jakąś taką możliwość wykluczenia tego, czy to nie jest coś takiego organicznego. Tak, mamy badania, że, tak. Dysmorfologia standardowa, dokładnie, rozszerzona. Dokładnie, więc oczywiście wszystkie te badania warto byłoby zrobić. No ale jeśli mamy taką osobę, która badań zrobiła dużo i po prostu z nich nic nie wynika, mhm. nawet tak naprawdę jak jest dobry klinicysta, to on ci nie da milion badań, tylko po prostu cię głównie zbada mhm. i zleci kilka badań tych, które są potrzebne, i w nich nic nie ma. I takich pacjentów przecież jest dużo i oni do mhm. nas przychodzą do gabinetów, mówią, że po prostu mieli robione wszystko i po prostu kolonoskopię, gastroskopię, rentgen i rezonans całego ciała i tam po prostu nic nie znaleziono, a jest im źle. No to teraz oczywiście święte prawo jest każdego, żeby szukać przyczyny tego i mhm. szukać jej wszędzie. Tak. No nikt nie musi być tylko
skazany na to, żeby próbować leczyć się tą taką medycyną klasyczną, nie? No bo to po prostu ona też ma swoje gdzieś ograniczenia. No jeśli nie znajdujemy przyczyny, która byłaby, miałaby odzwierciedlenie w swoich wynikach, które po prostu najczęściej badamy, no to jakby sorry, to nie ma możliwości. Głównie chodzi po prostu o umiejętność łączenia tego, bo oczywiście jak ktoś ma po prostu duży ból brzucha i czuje sztywność, dotyka, jest niefajnie, no to ja bym zrobił USG po prostu jamy brzusznych w pierwszej kolejności. Tak. I zobaczył, co ma do zaproponowania lekarz i się okazuje, że okej, na razie za bardzo nic, przypadowo nic tam się nie dzieje, a to dalej, no to ja po prostu idę sobie dalej, a nie po prostu czekam, aż się z tego zrobi coś niefajnego. Mhm. I każda z nich ma ograniczenia, no nie? Więc tak, każdy sposób oczywiście. Podejścia ma ograniczenia, więc fajnie byłoby korzystać z tego, co mamy już i co już wiemy, ale musimy być otwartym na to, co nie wiemy. O, więc podsumowanie tego, bo nie zakończę bloku reklamowego, on dalej trwa. Bardzo dobrze. Jeżeli chcielibyście być jedną nogą w świecie nauki, a drugą nogą w świecie rezonansu, jesteśmy tu. To jest to miejsce. Słuchajcie, tak. To jest to miejsce, bo my wiemy, że po prostu dużo nie wiemy. Wiemy też, po co robimy szkolenia. Jeśli chodzi o mnie na przykład, to ja po prostu chciałbym znać, jakie są możliwości. Nawet nie to, jak to zrobić, tylko co zrobić. W sensie, co da się zrobić, no nie? W czym można wspomóc pracę? Bo ja często też mówię, że my bezpośrednio jakby nie leczymy, tylko wspomagamy jakiś proces. Więc jaki proces ja mogę wspomóc? U kogo mogę wspomóc? Co mi jest, jakie narzędzia potrzebuję do tego, żeby to wspomóc? A później teoretycznie już tych narzędzi można wytworzyć czasami sobie, nawet samemu, tak? Znając zasady pracy i oddziaływania swoimi rękoma, swoim ciałem, swoją głową na drugiego człowieka, to można wytworzyć teoretycznie sobie te narzędzia, które będą idealne dla mnie, ale żeby to zrobić, to muszę w ogóle wiedzieć, jakie są możliwości. Tak jest. Bo jeżeli wiesz, ty byś nie wiedział, że pracą manualną można wpłynąć na układ autoimmunologiczny, to no to byś nie myślał technikami. No nie. No bo jakby temat zamknięty, nie da się, no nie? Mhm. Więc to myślę, że jest fajne i w neuroklubie, z racji tego, że to są głównie ludzie, fajni ludzie i mam nadzieję, że będziemy się z nimi w kolejnej edycji widzieć, to są fajni ludzie, którzy po prostu mogą wam pomóc otworzyć się na dużo rzeczy, których do tej pory nie zakładaliście i jednocześnie jak będzie trzeba, to pozwolą sobie na odlecenie, a jak nie będzie trzeba, to nie. Dokładnie tak. No. Są sytuacje, kiedy trzeba pogrzebać w jakichś, no nazwijmy to już tak, niekonwencjonalnych rzeczach, a są takie sytuacje, że trzeba zrobić proste masu plecków. Ostatnio właśnie przesłaniem całego nie to było nie uciekniecie od masażu. Nie, no wiesz, jakby wychodzić i ktoś przychodzi, niby teoretycznie temat nie jest prosty, a docelowo okazuje się, że i tak po prostu trzeba zrobić dobrą terapię manualną na przejście pierwszoględziowe, a później utrwalić to w jakimś wzorcu ruchowym. Po prostu. Po prostu. Tak. Więc ja tylko domknę tutaj, że jeśli chodzi o Neuroklub, to 4-14 października to jest moment, kiedy możecie dołączyć po bardzo dobrych warunkach. Natomiast plus tych edycji będzie taki, że będzie można dołączyć w każdym momencie, ale one już nie będą oczywiście tak atrakcyjne jak tego 4-14, więc to jest najlepszy moment, żeby tam odpalić, jednocześnie być już w jakimś procesie, bo tam się będzie dużo rzeczy działo się... Od razu i będą pewną ciągłością, nie? Będą ciągłością, jednocześnie prawdopodobnie z racji tego, że będzie się działo dużo cały czas, to jest szansa, jak dołączycie, to już nie obejrzycie tego, co było wcześniej. No bo jak mamy ograniczone możliwości w ciągu doby, tak? Mhm. Macie dużo pacjentów, macie dużo pracy, macie dużo książek, prawdopodobnie wasza lista książek, która codziennie wzbudza was w zakłopotanie i widząc ją codziennie, na przykład wiesz sobie, kojarzysz takie półeczki, tam te książki sobie tak leżą. No wiem, bo u mnie jest coraz większa, a ja zazwyczaj czytam dwie. I ty patrzysz na nie i mówisz, Boże, jak jestem beznadziejny po prostu. A w Neuroklubie już, słuchajcie, to jest piąta edycja. My już 2 lata to robiliśmy. Wiecie, ile tam jest materiałów? Ile tam jest neurokawek? Ile tam jest webinarów? Ile tam jest mini kursów? Mózg się marszczy. To ja myślę, że tam jest, nie wiem, co się liczy w dziesiątkach godzin, czy już nie? Bardziej w setkach. Myślę, że bita ponad 100 tam jest, pewnie nawet więcej. Z neurokawkami pewnie ze 200, a jednocześnie będzie się działo dużo, więc po prostu dołączcie od razu, kiedy się dowiedzieliście o nim. Jak dowiecie się do nim 4-14, dołączcie, jak się dowiedzicie o nim trochę później, to też dołączcie, bo ta lista nieobejrzanych dobrych materiałów będzie coraz dłuższa. Dokładnie tak, jak lista nowości wydawniczych.
Tak. Nigdy nie przeczytanych. To tak boli. Mamy tyle, słuchajcie, książek w ogóle na sali szkoleniowej fajnych, których, no nie wiem kiedy po prostu. Ja wszystkie po przeprowadzce swojej, wiesz, rozłożyliśmy zakup książki i tam jest bardzo dużo książek, które ja jeszcze nie przeczytałem i które po prostu moja żona, super szperaczka, wynajduje. Ja tylko rzucam temat, wiesz, emocje w ciele. Loewen potem fajne rzeczy pisał. Ona, pak, wszystkie książki Loewena. I to tam po prostu na mnie patrzy codziennie, a ja mówię, kiedy? Tak, tak. No i tym pozytywnym akcentem będziemy, słuchajcie, sobie kończyć, więc nie odpowiedzieliśmy na wasze, nie odpowiedzieliśmy na te pytanie początkowe, które po prostu brzmiało, jak zachować, chociaż nie odpowiedzieliśmy, jak zachować zdrowy rozsądek. Właśnie wydaje mi się, że, tak, że cały czas odpowiadaliśmy. Cały czas, bo bądźcie ludźmi otwartymi. Korzystajcie z nauki i tego, co nam ma do zaoferowania, ale czytajcie te ostatnie zdania badań, które mówią o tym, że jeszcze dużo nie wiemy i trzeba kolejnych badań, żeby to sprawdzić. One są ważne, bo ci ludzie, którzy robią badania, oni wiedzą, że to, co badają, nie jest takie proste. Więc dlatego zostawiam te dwa zdania. Tak, i właśnie, co ciekawe, mamy trochę znajomych naukowców przecież. I to są bardzo otwarci ludzie. Głównie otwarci. Tak, są dużo bardziej otwarci niż ci ludzie, którzy tylko czytają badania. Tak. Tak, no dokładnie. Ja mam te kilka osób, które publikuję aktualnie, są moimi pacjentami. Naprawdę robimy dla niektórych rzeczy, które po prostu nie mają sensu bytu. To nie może się udać, a to idzie do przodu. Fajne terapia i oni po prostu wiedzą, że Boże, jak jest skomplikowane, bardziej niż do tej pory mi się wydawało, a już wydawało mi się, że to jest skomplikowane, więc nigdy tego nie ogarnę do końca życia i pogodzą się z tym faktem. Tak jest. Dzięki za uwagę w takim razie. Do zobaczenia w kolejnym spotkaniu, do zobaczenia w Neurofreakach. Trzymajcie się cieplutko, buziaki, hej. Ciao.